Cześć, witajcie ponownie. Na prośbę osób, które do mnie piszą, chcę pokazać jedną możliwość, co można zrobić w takim silniku jak dwulitrowy TDCi, który szarpie. Szarpanie otóż generalnie w pojazdach Forda no jest taką rzeczą słynną, ludzie sobie czasem nie radzą, można to czasem oszukać, jeżeli ktoś ma troszkę pojęcia, troszkę wiedzy i chce pokazać, o co chodzi. Generalnie w pojeździe tego typu, jak jest, na przykład to Mondeo, jak uzyskamy temperaturę, tak jak w tym momencie mamy 82 stopnie, z czego ja to czytam, otóż czytam sobie tutaj, mamy o dokładnie 82 stopnie, to są jakieś tam jego przebiegi, map sensora i map sensora. O co się rozchodzi? Na gorącym silniku ten samochód nie do końca ma ilość powietrza synchronizowaną z dawką paliwa, taka jaka jest. A wiąże się to czasem gdzieś tam z odchyłem wtrysków i tak dalej, więc jak możemy tego uniknąć? Zaraz pokażę. Znaczy, zacznijmy może od tego. Zaraz, zamontujemy kamerkę. O, niech sobie stoi. Będziemy sobie jechali. I co się dzieje? Jak będziemy jechali pojazdem ze stałą prędkością, przy około 70 na godzinę, pojawia się w tym samochodzie szarpanie. Charakterystyczne dosyć. Często ludzie do mnie piszą i tak dalej. Generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli jest to problem, który związany jest z układem wtryskowym, czyli jest jakiś odchył dawek względem założonych tych, które są w mapie, to szarpanie zawsze będzie powstawało. Natomiast jest prosta metoda, która jest naprawdę skuteczna. Oszukać to możemy. I teraz tak, jedziemy sobie na przykład, no nie, mamy piąty bieg niepotrzebnie, wbijamy czwóreczkę, mamy około 2000 obrotów, puszczamy samochód na tempomacie i co się zaczyna? Silnik mamy rozgrzany, może nie do końca to widać, ale szarpanie, które w tym momencie widać po pracy kamerki, to jest szarpanie, które pochodzi tak naprawdę z silnika. Temperatura silnika jest 86 stopni, jest mocne szarpanie. Zaraz przesuniemy kamerkę. To jest jakiś tam obraz z tego, co się dzieje aktualnie przy tej jeździe. No i mamy, o, jeszcze pokażę rzecz jaką. Jeszcze raz zamocujemy. Tutaj tak naprawdę jak się przyglądniemy, to te obroty na tej wskazówce skaczą. Jak zwrócimy uwagę, one wariują przez cały czas góra-dół. Otóż, co ja teraz zrobię? Zrobię taką bardzo prostą metodę, która tak naprawdę się sprawdzi. O, wytłumaczę przy okazji, po co zamontowany jest taki pstryczek u mnie w pojeździe. Przełączam ten pstryczek. Zwróćcie uwagę jedną. Temperatura aktualnie silnika jest 82 stopnie. Przełączamy pstryczka. I uwaga, co się stało z temperaturą? Temperatura zmieniła się u mnie na 43 stopnie. Co prawda komputer jeszcze podtrzymuje, ale już w tym momencie zaczyna temperatura spadać. Jak zaobserwujemy wskazówkę, ona w tym momencie pięknie, równiuteńko stoi, nawet nie drży. I najciekawsze jest to, że zmieniły się w tym momencie u mnie odczyty map sensora i map sensora, czyli ilość powietrza jest zmieniona w związku z ilością różnych dawek. I teraz tak, jak się przekłada to na resztę, to zaraz pokażę. W każdym bądź razie temperatura rzeczywista, powiem Wam, jaka wody występuje. Według odczytu tutaj tego mamy 44 stopnie, ale to jest już po oszukaniu przeze mnie. Temperatura wody u mnie w rzeczywistości jest 75 na króćcu wodnym. No i głowica, wiadomo, że on ma wyższą temperaturę. Po to ja mam termometr zamontowany, który wyprostuje, wytłumaczy, o co chodzi. Także w tym momencie szarpania nie ma, naprawdę ta jazda jest płynna, gładka, elegancka, taka jaka być powinna. No i robimy jeszcze raz to samo, czyli mamy temperaturę 43. Ja nagle, uwaga, zwiększę tą temperaturę dla silnika na 81. Jadąc ze stałą prędkością około 70 na godzinę już, zaczyna się szarpanie silnika, które naprawdę jest nieprzyjemne. Czasem ludzie myślą, że po prostu
silnik wyskakuje z ramy. Natomiast no, prawda jest taka, że to jest źle dobrana ilość powietrza do dawek, które występują, na przykład zmniejszone, bo zaworki troszeczkę przelewają. To nie znaczy, że one są złe, że są do wyrzucenia. One są dobre, tylko troszkę paliwa tego upuszczają. Zmienia się tak naprawdę ilość tego wtryskiwanego powietrza w dawkach, bo wiadomo, że jeżeli zaworek upuszcza, to ten wtryskiwacz już nie jest do końca, mimo że korekcje z wtrysków są robione w tym samochodzie, bo one są robione dosyć solidnie, ale niemniej jednak no, nie jest to soft dopracowany, gdzie można go zmienić, ale oszukać go można właśnie tym stryczkiem. I teraz co będziemy musieli zrobić, żeby takie coś oszukać? Potrzebujemy do tego rezystor 10 kg, potrzebujemy kawałeczek przewodu, który niestety będziemy potrzebowali. I co? No i pstryczka malutkiego, którym będziemy mieli możliwość przełączania. Zaraz wytłumaczę, co mamy zrobić dokładnie z tym, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Dobra, nie wam wytłumaczę rzecz jaką odnośnie podpięcia i co z tym fantem zrobić. Powiem taką sprawę. Ja czepiłem się akurat prędkości 70, bo przy 70 najczęściej osoby mają to. Natomiast drgania, te wibracje takie, które powodują, że jedziemy i to wachlowanie jest obrotów takie, zaczyna się przy spokojnej jeździe. W zależności od tego, jaki mamy soft, może być to czasem prędkość i wiadomo, obciążenie pojazdu, jak jest załadowany, jego masa, to wszystko ma wpływ na to, przy jakim stanie to się odbywa. Natomiast generalnie robi się to przy stałej prędkości, już powiedzmy tam od 60 jadąc ze stałą prędkością, możemy to szarpanie zauważyć. I później zdarza się czasem, że ktoś jedzie 70, czy powiedzmy tam 72, 5, 80. Czasem przy 90 też lubią wystąpić tego typu, chociaż już mniej, bo obciążenie silnika jest wtedy większe. Natomiast na pewno powstaje to ze stałą prędkością i żeby to wyeliminować, co będziemy potrzebowali? Czepi mi się czujnika HT, który jest czujnikiem temperatury, a jednocześnie, znaczy temperatury dla nas do odczytu tutaj wskaźnika, chociaż te Fordy są naprawdę niedogrzane, ale pominąwszy to, rozchodzi się o ten czujnik, który i podaje informacje dla nas o temperaturze wody czy silnika, jak i podaje informacje do komputera. Jest to jeden jedyny czujnik, no i dlatego niestety musimy się jego czepić, tylko od razu powiem rzecz taką. Po manewrach tego typu uwaga na kontrolę stanu wody. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oszukamy sobie ten czujniczek i naprawdę będziemy zadowoleni w 100% z jazdy, bo myślę, że każdemu się to będzie podobało, bo naprawdę się to sprawdza w wielu przypadkach, nie mamy kontroli później nad tym, jaka temperatura jest wody, dlatego wskazane jest zamontować sobie najzwyklejszy taki temperatury, jakiś tam mierniczek temperatury czy termometr, który można na słynnym portalu gdzieś tam zdobyć za bardzo niewielkie pieniądze. A co trzeba zrobić? On jest na końcu takim czujniczkiem zakończony, wywiercić w malutkim termostacie dziurkę i po prostu zamontować go sobie, wkleić go sobie tam elegancko, żeby sobie siedział uszczelniony i naprawdę mamy później odczyt jakiejkolwiek odnośnie temperatury, wiemy co się dzieje. Ja mam tutaj taki, no, taki na przykład tutaj to jest czujniczek ten termostacik, który jest i nie ukrywam, że miejsce bardzo dobre na zamontowanie jest o tu w tym miejscu. Dokładnie tu możemy wywiercić dziurkę centralnie do środka, później na klej, który jest do plastiku i metalu, wklejamy ten czujnik, wyprowadzamy i wtedy awaryjnie, prowizorycznie, ale mamy w 100% jakąś informację odnośnie tego, jaka temperatura cieczy jest. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tej informacji nie mamy, a okaże się, że po drodze wyleciała nam woda, to wierzcie mi, że wy będąc zadowoleni z pojazdu, że jedzie, nie skacze i jedzie gładko, nie będziecie mieli kontroli nad wodą, czyli możecie ugotować sobie silnik. Także tu uwaga. Dobra, ja narysuję, co trzeba zrobić, żeby nie zatruwać każdemu czasu. Więc tak, rysujemy sobie czujniczek.
Tak, no jedną ręką jest to niewygodne, ale może mi się jakoś to uda. To jest ten czujniczek HT, nie? Leci sobie, leci sobie. Tu. Tu wstawimy tak. Rezystorek. No i tutaj już. Kurczę, tą jedną ręką naprawdę jest mi teraz niewygodnie. Ale to mamy tutaj komputer, tak? Czyli piszemy, że to jest na przykład PC. Czy jak sobie tam ktoś chce odczytać, czy... No w każdym razie jest to komputer, nie? Jest to komputer. Tu zakładamy rezystor w szeregu z tym czujniczkiem 10 kg. I co ważne, tu montujemy pstryczka, o, tak. Tu. Będzie pstryczek. Po co? W momencie zwarcia tego tutaj, tego suwaka, tego przełącznika, komputer będzie odczytywał temperaturę właściwą. Czyli jeżeli mamy na przykład... Jeżeli mamy temperaturę wody 90 stopni, to on będzie faktycznie pokazywał te 90, chociaż on i tak nie pokazuje 90, tylko inną. Natomiast będzie pokazywał te wartości otwarty, prawidłowe. Natomiast to temperatura wody będzie około 40 stopni. To jest około. Około 40 stopni będzie temperatura. Jeżeli włącznik będzie w pozycji NC, czyli będzie zwartej, to dla komputera będzie faktycznie temperatura 80 stopni. Taka, jaka być powinna. Więc tu mamy takie to mamy tak mniej więcej w skrócie pokazane. Czyli tak, temperaturę obniżamy naprawdę dużo i wtedy co się dzieje? Dawki paliwa zaczynają się zwiększać. Pokażę jeszcze raz ten schemat, żeby ktoś tu widział dokładnie, o co się rozchodzi. Tylko słoneczko świeci. O, dokładnie tak to wygląda. Pstryczek, ciężko jest kable puścić w Fordach, więc najprościej, tak jak ja zrobiłem sobie partyzantkę i nie ukrywam, co mam ukrywać, ale to się sprawdza. Kabelek sobie leci tu puszczony, tu jest założony pstryczek. Temperatura wysoka, o, ja pokażę, o co chodzi tu. Tu mam zamontowany rezystorek. Jest rezystorek, tam siedzi sobie 10 kg. Nie wiem, czy to widać. Jest 10 kg rezystorek, który jest zwierany poprzez przełącznik. I to jest tak, NC. Teraz jest NO. Czyli teraz, jeżeli ja jadę, pokazuje mi dolną temperaturę, moją temperaturę, nie taką, jaka powinna być. Dobra, a teraz pokażę, gdzie to mniej więcej wpiąć. Więc tak, jeśli chodzi o kwestię wpięcia, no można się dostać ładnie do sterownika silnika, który jest... w środku w kabinie, natomiast ja tak puściłem prowizorkę, która już niestety została. Tu mamy przewody od czujnika, które sobie lecą. Dowolny przewód bierzemy, przecinamy dowolny przewód i te dwa, nie ten, ten jest przewód od czego innego, to jest od czujniczka temperatury. Te dwa przewody, które lecą, przecinają czujnik i lecą sobie do kabinki, gdzieś tam do tego pstryczka. Także mówię, bardzo prostą metodą taką, a tam sobie siedzi na dole, nie widać, bo słoneczko oślepia. Siedzi sobie czujnik temperatury, który pokazuje temperaturę, jaka jest naprawdę po przełączeniu pstryczka. Także słuchajcie, jeśli chodzi o dawki, to tak naprawdę oszukanie temperatury nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na pracę, cokolwiek, aczkolwiek odwrotną stronę to działa. Silnik nie robi sobie odczytów jakichś korekcji niepotrzebnych, takich, które wyszukuje na gorącym silniku, na ciepłym, bo wiadomo, że on sobie zmniejsza wtedy troszeczkę te dawki, ale większe dawki to nie oznaczają tutaj, że samochód będzie palił w drugą stronę, wręcz działa to odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy DPF-a troszeczkę, jeżeli mamy DPF-a czy katalizator, on jest troszeczkę inaczej rozgrzewany, te spaliny inaczej wyglądają. Natomiast silnik jest naprawdę żwawszy, tak jak przy silniku zimnym można było powiedzieć, ale nie jest do końca zimny, bo jeżeli jest rozgrzany, to on i tak temperaturę kilkadziesiąt stopni pokazuje już na komputerze.
i spalanie, można powiedzieć, spada w dół. Jeżeli jest troszeczkę podniesione to dawkowanie, to dlatego, że jest samochód mocniejszy, żwawszy, a wiadomo, że w przypadku lepszej ekologii samochód lepiej się będzie sprawdzał, inaczej to będzie wyglądało. Zresztą, nie będę zatruwał, zróbcie sobie próbę i naprawdę przekonacie się w 100%, że to się sprawdza. Czy komuś się podobało, czy nie podobało, subskrybujcie kanał, a przekonajcie się, że ja będę wklejał filmiki, z których będziecie naprawdę zadowoleni. Proste metody, których wam nikt nie zdradzi, tylko będziecie jeździli po warsztatach, którzy będą was doili, a myślę, że i nie jeden warsztat korzysta też z tych filmików, bo no, nie każdy ma wiedzę na tyle, żeby gdzieś tam, powiedzmy, zasiadać, rozgrzebywać komputery, sprawdzać, na jakiej zasadzie one działają. Także jak się komu się podobało, włączamy subskrypcję kanału, łapka w górę i jak ktoś chce, to zapraszam do współpracy, możemy się dzielić wspólnie informacjami, co możemy jeszcze zrobić, żeby każdy był zadowolony. Tak jakby chociażby zamontowanie jakiegoś takiego woltomierza, które się naprawdę sprawdza. Bo co? Jak jedziemy, a kontrolka się nam zaświeci od ładowania, to tak naprawdę czy to ładowanie jest? Nie wiemy. Dopiero aż samochód zgaśnie. A tu proszę bardzo. Nie wiem, czy widać pod kątem, jest 14,2 stopnia, czyli w tym momencie widzimy, że 14,2 volta. Czyli widzimy, że to ładowanie jest i się to sprawdza. Także jeszcze raz podziękował, łapka w górę i do zobaczenia.